25 stycznia 2022 to nie jest porada inwestycyjna, bardzo szybki update. Tutaj cały czas poruszamy się, zobaczcie, w kanale spadkowym, ale mieliśmy tutaj te wzrosty z poziomu 33 do 37 tysięcy i one były poprzedzone, zobaczcie, bezpośrednio spadkiem rezerwy Bitcoina na derywatywach, czyli na instrumentach pochodnych typu Futures. Następnie już na tych wzrostach mieliśmy dodatkowo. Spadek tej rezerwy Bitcoina, która na giełdach spot, która wcześniej zapoczątkowała te spadki, tutaj do poziomu 33 tysiące dolarów. Więc to również jest taki pozytywny sentyment. Bierzemy sobie dalej zoom out. I to był właśnie ten fragment, który wam pokazywałem. Teraz mamy szerszą skalę. No, zobaczcie, że ta rezerwa Bitcoina cały czas regularnie spada. Tutaj ta rezerwa Bitcoina na derywatywach też ostatnio mocno, mocno spadła, więc. W zasadzie wydawałoby się, że to jest pozytywny sentyment. Dodatkowo wzrosła rezerwa stablecoinów. Ostatnio na derywatywach ktoś tutaj mocno musiał zabezpieczyć swoje pozycje. Ale nadal nie mamy jakiegoś takiego znaczącego wpływu stablecoinów na giełdy spot, a to by było pomocne. Bierzemy dalej. LTHS OPR długoterminowi hodlerzy są na stracie. Więc te wskaźniki, zazwyczaj jak wybijają nam te dolne poziomy. To krótkoterminowo możemy tutaj ugrać kilka procent na Bitcoinie. Opłaty transakcyjne nic nam tutaj nie wybiło. Widzieliśmy tutaj dosyć wyższe, zwiększone opłaty transakcyjne tutaj na tym dołku. Co zazwyczaj oznacza po prostu wzmożony ruch i ten wzmożony ruch możemy prześledzić tutaj na token transfer total. I zwróćcie uwagę, jak tutaj ten wzmożony ruch na sieci Bitcoina właśnie widać. On był też widoczny tutaj we wrześniu. I co to oznacza? To oznacza, że przy takim poziomie jest duża chęć zakupowa, co również może oznaczać krótkoterminowe, potencjalne wzrosty. Zwróćcie uwagę, że cały czas poruszamy się w tym takim kanale, więc teraz potencjalnie, jeżeli mielibyśmy pójść do góry, no to jak najbardziej mamy takie prawo podejść tutaj pod te kolejne poziomy w tym kanale, który jest nadal spadkowy, tak? Ale zwróćcie uwagę, mamy tutaj prawo takie do góry podejść. Idziemy dalej. Open Interest RSI. Ja o tym mówię, że tutaj możemy zejść do tych najniższych poziomów, ale zwróćcie uwagę, że poruszamy się też w pewnym kanale, więc też jesteśmy na pewnego rodzaju, można powiedzieć, wsparciu. W związku z tym potencjalnie możemy tutaj otworzyć więcej pozycji, a następnie, potem je potencjalnie zamknąć. W związku z tym też nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj, gdybyśmy właśnie tutaj się napompowali, napompowali, powstałoby jeszcze jakieś dodatkowe FOMO, a następnie te pozycje zostałyby po raz kolejny zlikwidowane. Jeżeli chodzi o dane on-chain, to tyle. Dzisiaj mamy posiedzenie Fedu, dzisiaj czy jutro, dajcie mi znać w komentarzu, jakie tam macie do tego linki, jeżeli znajdziecie jakieś linki bezpośrednio, to super. Zwróćcie uwagę, tutaj na tym kanale 2.1 te update'y są wysyłane co 4 godziny, tak? korzystajcie z tych update'ów, ale zwróćcie uwagę na jedną ważną rzecz. Bardzo często się pali ostatnio RSI na zielono, ale zwróćcie uwagę, szczególnie jeżeli pali się coś innego niż RSI, na przykład bitcoiny na instrumentach pochodnych typu futures, czyli na derywatywach, rezerwa bitcoina, kiedy się pali na zielono, tak, na to zwracajcie uwagę. Jeżeli takie wskaźniki, plus jeszcze RSI, wcześniej się palił na zielono, to jest pozytywny bardzo dobry news. Zwróćcie uwagę, mówiłem o tym ostatnio bardzo dużo, o tym, że te wskaźniki, informacje na buy, nie działają przy wcześniejszych informacjach na spadki, ale jeżeli mamy informacje na buy, a następnie mamy jeszcze dodatkowo informacje o tym, że z giełd typu futures z, dery z derywatyw wypływa minus 0,6% bitcoinów w ciągu 24 godzin, czyli stosunkowo dużo. Co prawda mieliśmy tutaj ten wzrost rezerwy bitcoina, ale on wcześniej, on wcześniej, ten wzrost rezerwy bitcoina już tutaj spowodował to odreagowanie ceny, czyli właśnie o tym mówimy, tak, o tym odreagowaniu ceny, a następnie mieliśmy bardzo duży odpływ rezerwy bitcoinów z giełd typu Futures, to potencjalnie łącząc to z takim sygnałem, że jeszcze mieliśmy jakieś wpływy tutaj tych stablecoinów, no to możemy właśnie wyszczytywać tak te informacje. Bierzcie to pod uwagę, że te narzędzia jeszcze nie są idealne i należy po prostu zawsze tutaj dodatkowo jakoś analizować to wszystko, tak? Słuchajcie, na ten moment to tyle, ja jeszcze dzisiaj nagrywam jeden materiał na kanale KryptoRaport, także tam pewnie będzie jakaś obszerniejsza informacja, no i to by było na ten moment tyle. Życzę Wam udanego, owocnego dnia i niech Hossa czy Bessa, nieważne, ale zawsze, żeby zyski były z nami.